Bon dia. Dziś witam się z Wami w języku portugalskim, dlatego że przygotujemy danie, które uznawane jest za narodowe danie Portugalii. Tym daniem jest francesinha. Według legendy kanapkę, którą moglibyśmy określić koszmarem wegetarian, wymyślił portugalski imigrant, który przez lata pracował we Francji. Tam zainspirował się francuską kanapką croque monsieur i po powrocie do Porto w roku 1953 rozpoczął przygotowywanie specjalnej kanapki. Jeśli chodzi o tą kanapkę, to przez niektórych uważane jest za najgorsze danie świata. Ja jednak bym nie przesadzał. Jeśli chodzi o tą kanapkę, to oprócz tego, że bardzo dużo mięsa w tej kanapce się znajduje, charakterystyczne jest również to, że polana jest takim dość pikantnym pomidorowym sosem. Aby francesinie przygotować, będziecie potrzebować passaty pomidorowej. Możecie wykorzystać takie pokrojone pomidory w puszce, cebulę, marchewkę, tymianek oraz pietruszkę, sos Worcester, musztardę, liść laurowy, czosnek oraz mięso, które posłuży nam do przygotowania sosu. Ja akurat dziś mam żeberka wieprzowe, ale możecie wykorzystać dowolny rodzaj mięsa. Często wykorzystywane są na przykład pancerze krewetek. Ja wykorzystuję akurat wieprzowinę, bo u nas jest ona bardzo łatwo dostępna. Najlepiej wykorzystać mięso, które będzie miało w sobie też kość. Poza tym do przygotowania sosu potrzebne nam będzie oczywiście piwo. Porto, które w Portugalii czasem jest wykorzystywane, a czasem nie, to oczywiście zależy od miejsca, w którym będziecie tą kanapkę próbować. W wersjach budżetowych Porto jest pomijane. Poza tym odrobina masła, skrobia ziemniaczana albo skrobia kukurydziana, nieco wody i pikantny sos w stylu tabasco. I to były składniki, które potrzebne nam były do przygotowania sosu. Jeśli natomiast chodzi o samą kanapkę, to przygotowywuje się ją zazwyczaj z chleba tostowego. Ja mam takie dość duże kromki i jeśli będziecie chleb kupować, to zwróćcie uwagę, aby właśnie miał takie duże kromki. Na wierzchu kanapki będzie znajdować się sadzone jajko, plasterki sera. Jeśli natomiast chodzi o wnętrze kanapki, to w środku będziemy mieć prawdziwy przekrój różnych rodzajów mięsa. Ja wykorzystam gotowaną szynkę, stek z łaty wołowej, inaczej stek bawet albo flank steak oraz dwa rodzaje kiełbasy, białą surową kiełbasę oraz chorizo. W Portugalii zazwyczaj zamiast chorizo wykorzystywana jest taka portugalska kiełbasa, która jest doprawiana papryką. Niestety w Polsce jest niedostępna. Jeśli jednak chodzi o kiełbasy, to Portugalczycy wrzucają do tej kanapki różne jej rodzaje. Możecie dać ponieść się fantazji, możecie sobie z tymi kiełbasami eksperymentować. Przygotowanie francesinha rozpoczynamy od przygotowania sosu. W tym celu w garnku rozgrzewam oliwę. Oliwa rozgrzewa się na dość dużym ogniu, a ja w międzyczasie pokroję sobie w kostkę cebulę. Pokrojona cebula od razu ląduje w garnku, a my w tym czasie możemy zająć się marchewką, którą kroimy sobie w pół plasterki, wcześniej ją obierając. Pokrojoną w pół plasterki marchewkę przerzucamy do cebuli i cały czas na takim dość dużym ogniu smażymy. Niemal od razu dodajemy do tego mięso. Chcemy, aby wszystko się fajnie zbrązowiło, ale nie pozwalamy, aby się to przypaliło. Po około 4-5 minutach do garnka dolewamy piwo. W tym momencie za pomocą łyżki możemy oderwać wszystkie te złote elementy, które zgromadziły się na dnie. One dadzą bardzo dużo smaku, jeśli chodzi o nasz sos. Po oderwaniu wszystkiego z dna do garnka dodajemy passatę pomidorową, sos Worcester, musztardę, liścia laurowego, czosnek oraz związany tymianek oraz pietruszkę. Jeśli chcemy, możemy tutaj w tym momencie dodać również odrobinę Porto. Wszystko dokładnie mieszam, a następnie pozostawiam sos do zagotowania. Gdy tylko sos zacznie się gotować, redukuję nieco ogień i bez przykrycia pozwalam mu gotować się przez około 5 minut. Zależy mi na tym, aby cały alkohol z sosu wyparował. Po tych 5 minutach mogę ogień jeszcze dodatkowo zredukować. Zależy mi na tym tylko, aby ten sos sobie tak lekko bulgotał. W tym momencie mogę garnek częściowo przykryć, pozostawiając niewielką szparę i pozostawić na około 60 minut na takim niewielkim ogniu. Czas gotowania sosu powoli zbliża się do końca, a to znak, że możemy rozpocząć przygotowania naszej kanapki. Rozpoczynamy od tego, aby chleb porządnie z każdej ze stron stostować. Ja w tym celu wykorzystam patelnię, którą wcześniej poleję odrobiną oliwy. Możecie wykorzystać również masło, a jeśli macie toster, to możecie również stostować pieczywo w tosterze. W międzyczasie możemy porozmawiać sobie o sposobie podawania tej kanapki. Jak pewnie zauważyliście, będzie tutaj dość dużo składników i dużo sosu. Dlatego kanapkę tą najlepiej podać w takim dość głębokim talerzu. Wtedy, kiedy polejecie to wszystko sosem, to ten sos Wam nigdzie nie ucieknie. Jeśli chodzi o składniki, które wykorzystam do środka kanapki, to tak jak mówiłem Wam wcześniej, ja wykorzystam stek z łaty wołowej. Możecie wykorzystać dowolny stek. W Portugalii najczęściej wykorzystuje się takie steki bardzo cienkie, ale jeśli chcielibyście zrobić taki klasyczny,
gruby stek, to możecie ten stek usmażyć, a następnie pokroić go w kawałki. Wtedy będzie to danie nieco bardziej gourmet, ale jeśli chodzi o taki tradycyjny sposób przyrządzania tej kanapki, to raczej wykorzystuje się takie cienkie steki. Jeśli chodzi o kiełbasy, to tak jak wspominałem Wam wcześniej, możecie wykorzystać tak naprawdę dowolne kiełbasy. Gdy będziecie kupować kiełbasy, zwróćcie jednak uwagę na to, aby najlepiej miały rozmiary mniej więcej wielkości kromek Waszego chleba. W moim przypadku te kiełbasy są idealne. Jeśli jednak trafilibyście na kiełbasy, które byłyby większe, to wcześniej powinniście je pokroić. Jeśli chodzi o samo smażenie kiełbas, to będę to robił za chwilę, kiedy tylko stostuję chleb. Wcześniej te kiełbasy mogę jeszcze pokroić na połówki. Chleb jest już stosowany i teraz możemy przejść do smażenia steka oraz kiełbas, ale wcześniej w zimnej wodzie rozmieszajmy skrobię ziemniaczaną, którą sobie wcześniej przygotowaliśmy. Będzie ona nam potrzebna do tego, aby zagęścić sos. Skrobia dobrze rozpuściła się w zimnej wodzie, dlatego mogę odstawić sobie ją teraz na bok. Sos gotował się już około godziny, więc w tym momencie mogę go odkryć i wyciągnąć z niego tymianek, pietruszkę, liść laurowy oraz mięso. Mięso, które w sosie spędziło ponad godzinę, znacząco zmniejszyło swoją objętość, jest również bardzo miękkie i idealnie nadaje się do tego, aby wykorzystać je do jakiegoś innego dania, na przykład jako farsz do pierogów albo krokietów, oczywiście po odpowiednim wcześniejszym doprawieniu. Ja mięso odstawiam sobie w tym momencie na bok, wykorzystam je do innego dania i przechodzę do sosu, który wymaga od nas zblendowania oraz przyprawienia. Po upewnieniu się, że w środku nie ma już żadnych kości, wszystko możemy dokładnie zblendować i w tym momencie możemy spróbować sosu i doprawić go odpowiednio solą, pieprzem oraz tabasco. Jeśli chodzi o tabasco, to jest taki składnik, który najczęściej wykorzystywany jest do doprawiania tego sosu. Jest to sos, który jest pomidorowy, ale ma on takie charakterystyczne, pikantne nutki. Jeśli nie macie tabasco, możecie zastąpić go na przykład płatkami chili, które również świetnie się tutaj sprawdzą. Teraz ponownie włączam kuchenkę i do sosu dodaję skrobię mieszaną wcześniej w wodzie. Jak widzicie, ta skrobia nam się trochę zastała, więc możemy sobie to jeszcze wszystko dokładnie przemieszać i dodać do sosu cały czas mieszając, po to, aby ten sos nieco zagęścić. W tym momencie muszę jeszcze zagotować sos i będzie on gotowy. Gdy tylko się zagotuje, będę mógł wymieszać go jeszcze z masłem, ale wcześniej muszę przygotować wnętrze kanapki. W międzyczasie na patelni porządnie rozgrzewam oliwę po to, aby rozpocząć smażenie steków. W przypadku tak cienkich steków będą one potrzebować dosłownie chwili. W międzyczasie mogę przejść do składania swoich kanapek. Tak jak Wam wspominałem wcześniej, wykorzystuję do tego celu takie głębokie talerze. No i na początku rozpoczynamy oczywiście od chleba, na którym układamy plasterek szynki. Po usmażeniu steki przerzucamy bezpośrednio na kanapkę po to, aby odpoczęły sobie na niej. Pieprzymy je, a na patelni możemy rozpocząć smażenie kiełbasek. Jeśli chodzi o kiełbaski, to nie wymagają one tak dużego ognia, więc ten ogień możemy sobie zmniejszyć do średniego, wcześniej polać jeszcze odrobinę oleju albo oliwy i przystąpić do przekładania i smażenia kiełbasek. Usmażone kiełbasy kładziemy na steku, a następnie zamykamy kolejną kromką chleba tostowego. Jeśli byście chcieli, to w środek, gdzieś pomiędzy steka a kiełbasy, moglibyście wrzucić również kawałek sera. No i w tym momencie nasza kanapka jest już prawie gotowa. I w tym momencie możemy wrzucić ją na chwilę do piekarnika. Najlepiej, jeśli w swoim piekarniku będziecie mieć opcję grill. Jeśli w swoim piekarniku nie macie opcji grill, to wykorzystajcie górną grzałkę. I wkładamy to dosłownie na chwilę w naczyniu żaroodpornym, po to, aby rozpuścić ser, który znajduje się na pieczywie. Gdy ser się rozpuści z piekarnika, wyciągamy kanapkę, układamy na nią jajko sadzone, a następnie obficie polewamy przygotowanym wcześniej gorącym sosem. Jeśli chodzi o topienie sera, to jest jeszcze druga szkoła, która mówi o tym, że ser powinien być stopiony bezpośrednio przez gorący sos, ale jeśli zależy Wam na tym, aby ten ser bardzo się ciągnął, to wtedy lepiej kanapkę wrzucić po prostu wcześniej do piekarnika, tak jak zrobiłem to ja. I w tym momencie franczyzina jest gotowa do jedzenia. Oczywiście najlepiej smakuje, kiedy jest jeszcze gorąca. Wiem, że jest to danie, które nie wygląda zbyt zachęcające, ale jest naprawdę bardzo ciekawe i mam nadzieję, że spróbujecie je zrobić. Ja w tym momencie nie mogę się już doczekać, więc przechodzę do próby smaku.
jest bardzo interesująca. Ja, gdy jem franczyzinie, przypominają mi się czasy, kiedy miałem okazję jeść ją w Portugalii. W Portugalii najczęściej podawana jest w towarzystwie frytek. Jest to danie, które jest bardzo kaloryczne, jest bardzo sycące. Jest to danie, które jedni będą darzyć miłością, a drudzy będą darzyć nienawiścią. Dajcie mi znać w komentarzu, jeśli spróbujecie zrobić ten przepis, czy franczyzinia to wasze smaki, czy raczej nie. Jeśli ten materiał wam się spodobał, to zostawcie łapkę w górę oraz suba, jeśli jeszcze nie subujecie mojego kanału. Dzięki, cześć!